Na pole jedzie do nas kombajn Akros 595 ze stajni Rostelmasz, duży model, 333 konie, zbiornik 9000 litrów, potężny bęben 800 mm na 10 cepach, z przystawką sześciorzędową Capello składaną, model Quasar. Kombajn dobrze wyposażony, w standardzie rozrzutnik plew, hydropulsator w zbiorniku, dwuetapowe wysyp ziarna, lodóweczka, takie dosyć fajne wyposażenie. Kosimy kukurydzę na polu o powierzchni nieco ponad 3 hektary. Pole dość niewdzięczne do koszenia, dlatego że jest łuk dość spory, który sprawia, że jest takie klinowate. Mamy taką wnękę między domami, trzeba będzie sporo manewrować, także nie wykorzystamy w pełni efektywności tego kombajnu. W tej chwili znakujemy kombajn do pełna. Zobaczymy na wyświetlaczu, co nam wyjdzie, jeżeli chodzi o zużycie paliwa. Porównamy to na końcu, tankując kombajn na gospodarstwie. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy w kabinie kombajnu Akros 595. Tutaj mamy schowek, radyjko, oświetlenie, klimatyzację, załączanie świateł, koguta, wyświetlacz 10-calowy, dotykowy, zaraz o nim powiemy, joystick i szereg klawiszy. Powiedz, co tam mamy za funkcję? Zacznijmy może od joysticka. Podnoszenie, opuszczanie headeru, przechył prawo-lewo adapteru, rozkładanie rury, zamykanie rury, załączanie wyładunku, wyłącznik wyładunku, stop adapteru i stop wyładunku, wysuwanie, wsuwanie motowidła, w przypadku kukurydzy regulacja szczeliny przystawki i zamykanie, otwieranie przystawki, podnoszenie i opuszczanie motowideł, dwie wysokości cięcia. Dalej mamy podłokietnik, na którym mamy załączanie kombajnu, mocarni i przyrządu żniwnego. Przyciski od sterowania monitorem, który też jest dotykowy. Prędkość obrotowa silnika, rewers, prędkość nagarniacza, obroty bębna, obroty wentylatora, szczelina klepiska, regulacje sit, wibrator w zbiorniku, otwieranie, zamykanie zbiornika, hamulec ręczny, dźwignia zmiany biegów. Przejdźmy szybko funkcję wyświetlacza. Teraz jesteśmy w pozycji transportowej. Pokazuje prędkość, prędkość obrotową silnika, obciążenie silnika, stan paliwa AdBlue. Przejdźmy do menu roboczego. Wysokości cięcia, w zależności z którego czujnika korzystamy. Może być czujnik na płozach adapteru, ciśnienie w siłownikach hydraulicznych i czujnik na gardzieli, czyli potencjometr, prędkość obrotowa silnika, obciążenie, stan paliwa, straty i parametry odnośnie mocarni, prędkość obrotowa motowideł, bębna, wiatru, szczelina klepiska. Tutaj dalej mamy rozrzutnik plew. Następnie mamy menu informacyjne, w zależności od, pokazuje nam tutaj parametry pracy wszystkich elementów roboczych, obrotowych kombajnu, ciśnienie, temperatura, temperatury płynów i ładowanie akumulatora, stan zbiorników. Następne okno mamy okres obsługi technicznej kombajnu. Co 10, 50, 250 i 500 godzin. Okay. Następne wskaźniki pracy, czas pracy, powierzchnia i paliwo. Wyzerujmy od razu to dzisiejsze. Zalecane tryby pracy. Możemy tutaj ustawić sobie grupę roślin, którą będziemy kosić. Zastosowanie tych ustawień na załączonej mocarni i adapterze na najwyższych obrotach, z którymi pracujemy w
wciskamy przycisk zastosuj. Okay. Samo się to ustawia tutaj. Kolejność konfiguracji to jest pomoc w ustawieniu kombajnu, w zależności z czym mamy problem, jeśli chodzi o złe ustawienia kombajnu, taki samouczek. Mhm. Następnie możemy sobie tutaj jeszcze przypisać użytkowników kombajna. Za kombajnem
jedziemy bez sieczkarni, czyli wszystko z całej przystawki idzie tutaj na ten rządek. Zobaczmy, jak to wygląda ze stratami. Czy coś tutaj się znajduje, czy jest czysto. Tutaj nie ma nic. Jest czyściutko. Kolby. Tutaj wszystko wyczyszczone. Końcówki takie niewykształcone, to nawet nie jest ziarno. Czy też jest ok. To jest w porządku. Tutaj jak zwiększę ziarenko, to no ładnie. Zobaczmy troszkę z boku jeszcze. O, jest jedno. No pięknie. Skończyliśmy pracę. Tutaj mamy liczniki z naszego dzisiejszego nucenia. 2 godziny pokazuje nam całkowity czas jazdy z uwrociami, ze złożeniem teraz przystawki, z dojeżdżaniem, bo wysypywaliśmy ziarno na przyczepy, dojeżdżając do nich. 1,5 godziny pokazuje nam czas koszenia z włączoną mocarnią. Jeżeli chodzi o powierzchnię, mamy tak przejechane 8-9 km, skoszone 3,4 hektara. 6 zbiorników ziarna wysypanych. Jeżeli chodzi o paliwo, 64 litry całkowity czas, całkowita liczba spalonych litrów paliwa, 57 litrów spalonych przy załączonej mocarni, co daje nam średnie zużycie 16,5 litra na hektar. Pojedziemy na gospodarstwo teraz, dolejemy paliwa do pełna, zobaczymy, jak to wyjdzie fizycznie.
dosyć. A jest do pełna. Wjechaliśmy na gospodarstwo, kombajn zatankowany. Sprawdźmy jeszcze raz licznik. 66 litrów pokazał licznik po dojechaniu na gospodarstwo. Zatankowaliśmy idealnie 66 litrów z dystrybutora, także zużycie jest, no kurczę, do 0,01 się pokrywa. Z tym się jeszcze nie spotkałem. Ok. Kombajn okazał się dużą wydajnością. Chwilowa wydajność przekraczała 4 hektary na godzinę. Niestety kształt pola nie pozwolił wyciągnąć wyższej średniej. No i fakt, że nie tankowaliśmy kombajnu w biegu. Zużycie paliwa 19,4 litra. Wynika to z podzielenia 66 litrów zatankowanych na gospodarstwie przez skoszone 3,4 hektary. Zużycie według licznika z samej mocarni 16,5 litra. To by się mniej więcej pokrywało, no bo trochę było jeżdżenie na pusto. Jeżeli filmik się spodobał, zapraszam do pozostawienia łapki w górę, do zasubskrybowania mojego kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów, a i tych wcześniejszych. Do usłyszenia. Pozdrawiam.